Dzień dobry Państwu, witam w programie Minął Tydzień TV Myśl Polska. Tym razem już w żelaznym składzie. Kolega Piskorski po dwutygodniowej przerwie się pojawił. Dzień dobry. Dzień dobry, I... dzień dobry wszystkim. Chociaż nie na tle gabinetu geopolitycznego. Na neutralnym. Bardziej wygląda to na gabinet stomatologiczny, ale to mhm. może być traumatyczne. Kolega Adam Śmiech wrócił do tradycyjnego yy, pabianickiego tła. Dzień dobry. Dzień dobry, witam kolegów, witam Państwa. I kolega Przemysław Piasta na tradycyjnym tle poznańskim. Dzień dobry. Tuż przed wyborami, na które zagłosuję na pewno na, na prezydenta Jaśkowiaka jako doświadczonego gospodarza remontującego Poznań. E, tak, to bardzo doświadczony gospodarz, który remontował Poznań prowadził remont przez e, bodajże 4 lata, także zdążył naprawdę nabrać głębokiego doświadczenia w remontowaniu. Polecam Państwu, jeśli chcielibyście w waszym mieście też prowadzić remont przez całą dekadę, na przykład. To jest to znakomity włodar do wynajęcia, bo wkrótce może nie mieć pracy. Czego mu zresztą życzę? Witam. Bardzo e, duża Witam konkurencja ko z Łodzią kolego. Z Łódź, tak, to są dwie najbard najbardziej lewackie miasta, czyli Poznań i Łódź i słyną nie tylko z lewactwa popierającego LGBT, ale również z długotrwałych remontów. Warszawa, kolego, jest tak lewackim miastem, że Rafał Trzaskowski przy pani Biejat może uchodzić za konserwatystę. Także na miejscu, kolegi nie licytowałbym się, które miasto w Polsce jest w tej chwili najbardziej lewackie. No, proszę kolegi, już żeśmy rozmawiali, że Rafał Trzaskowski został zepchnięty do centrum przed Magdalenę Biejat i zastanawiam się teraz na kogo głosować. No ale to jest inny temat. Dzisiaj, proszę Państwa, nie będziemy jednak mówić o wyborach samorządowych, bo nie ma sensu, ponieważ za parę godzin cisza wyborcza. To jest po a dwa poza tym na razie nie ma tak o czym mówić. Powiedzmy szczerze, jak będą wyniki ogłoszone szczególnie do sejmików, to będziemy mogli coś politycznego powiedzieć, a tematem takim narzucającym się w tym tygodniu wcale nie jest kampania wyborcza, która tak jakoś tak, jak krew z nosa idzie, tylko afera z Ambasadorem, Jakowem Livne, Ambasador Izraela w Polsce, który po Ataku na konwój humanitarny w Izraelu, gdzie zginęło siedmioro, czy siedmiu, bo nie wiem, czy tam jakaś kobieta, chyba nie, wolontariuszy z pomocą humanitarną, między innymi obywatele Wielkiej Brytanii, Kanady, chyba Australii też, nie jestem pewien, i Polski. I on we w pierwszych wpisach, zamiast odnieść się do tego wydarzenia, to zaczął atakować. No właśnie, skrajną lewicę i skrajną prawicę. Tu miał na myśli pewnie Konfederację, o to, że ci komentarze są na temat tego, co się wydarzyło antysemickie. No i zaczęła się burza, i tak dalej, która, która trwa cały czas. Dzisiaj ambasador był wezwany czy zaproszony, ponieważ pamiętają koledzy, jak ambasador Andrzejew został wezwany o północy jak rakieta w przewodowie wybuchła, to był natychmiast na dywanik wezwany. Tutaj potrzebowano dwa dni, żeby zaprosić. Więc to już jest pierwsza różnica. Być może koledzy się do tego odniosą. No i wszedł tylnymi drzwiami, bo dlatego, że przed głównym wejściem w Alei Szuchra była jakaś demonstracja. Nie wiem kto to zorganizował, ale w każdym bądź razie do tego doszło. No bo za tym była jeszcze sprawa związana z skandalem, który nie ukazał się na antenie, czyli wywiad z Robertem Mazurkiem, gdzie Mazurek poruszył temat, no i właśnie, tu jest też ciekawostka, związków pana ambasadora, uwaga, z Rosją, bo taki zarzut pani Agnieszka Byrc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wysunęła i on wtedy w ponoć wpadł w szał i zaczął wygrażać Mazurkowi, więc mamy całą sekwencję Wydarzeń, które można uznać za, chociaż wiedzą panowie, no skandal jest w Polsce, ale ja przejrzałem sobie, zresztą kolega Piasta też, gazety izraelskie, oczywiście wydania internetowe i na przykład o tym nie ma nic. Nie wiem, czy kolega znalazł, czy któryś z kolegów. Na to... Są oczywiście pełno informacji na temat tego, co się wydarzyło, bądź są, jak gazety interpretują to i tak dalej, jakie są reakcje Zachodu, a na ten temat nic. Więc to jest trochę taka burza w Polsce. No, i pytanie pierwsze proszę panów, jak koledzy oceniają to, co się stało? Czy krótko mówiąc, pojawiły się głosy, że ambasador powinien być uznany za persona non grata. Jak to interpretować z punktu widzenia no, polityki polskiej i oceny? I zacznie kolega Piskorski, który nie był obecny dwa tygodnie. No, tak. Ja mam mieszane uczucia, co do. Tego wydarzenia, to znaczy co do konsekwencji ewentualnych, o których mówimy. Oczywiście, biorąc pod uwagę wypowiedzi ambasadora Livne w stosunku do Polaków i na temat Polaków, to naturalnym powinna być przynajmniej delikatna sugestia, że pan ambasador powinien się spakować, co oczywiście nie musi oznaczać zmniejszenia poziomu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Izraelem. Bo no, tutaj najzwyczajniej w świecie nie leży to do końca w naszym interesie, bo i po co. Ale z drugiej strony w naszym interesie leży podkreślanie faktów stwierdzanych przez organizacje międzynarodowe. I zdawanie sobie sprawy z tego, że te ostatnie wypowiedzi wypowiedzi o charakterze otwarcie rasistowskim Wypowiedzi, za które gdyby to były wypowiedzi dotyczące ludności żydowskiej Izraela, to z całą pewnością wzięłaby się już polska prokuratura, bo takie wypowiedzi w mediach społecznościowych tego ambasadora się pojawiały. Ten człowiek no, dyplomatą być nie powinien. Mnie to trochę osobiście dziwi, dlatego że to jest człowiek dosyć doświadczony w izraelskiej dyplomacji. I zakładam, że oni wszyscy po prostu co do tego rodzaju wypowiedzi, tego rodzaju konfrontacyjnych, rasistowskich, barbarzyńskich, tak, barbarzyńskich, on mówi o tym, że, że my razem, tak zwany Zachód, w tym Polska, którą on uznaje za część Zachodu, z Izraelem powinniśmy stać na gruncie walki z barbarzyństwem. Dla niego to barbarzyństwo to oczywiście Palestyńczycy. No ale jeśli ten człowiek. Mówi takie rzeczy i posługuje się takim językiem, no to być może rzeczywiście czas na zmianę ambasadora. Może nie tyle obniżenie rangi stosunków, co zmiana ambasadora tutaj w, w Warszawie. To najradykalniejszy z możliwych kroków, ale chyba po tym, co powiedział, mogłoby być to jakoś uzasadnione, nawet mimo mojej wrodzonej ostrożności w tego rodzaju sprawach. Natomiast co do właśnie co do jego zachowania, skoro jest to kadrowy dyplomata, on był dyrektorem Departamentu Eurazji w MSZ-cie, między innymi w swojej bogatej karierze w msz izraelskim, to nie jest osoba przypadkowa, to nie jest jakaś, jakiś izraelski odpowiednik Mosbacher. Przypomnę, niegdyś ambasador amerykański w Warszawie. To oznacza, że on ma zielone światło, a może nawet instrukcję, żeby tego rodzaju wypowiedzi. Formułować. Ja już pomijam te, które formułował on pod adresem niektórych polskich polityków, bo tam wprost padały nazwiska tych uznawanych przez niektórych za skrajną prawicą polskich polityków, w tym jednego z wicemarszałków Sejmu, wprost to nazwisko w wypowiedziach ambasadora pouczającym tonem padało. Padało też nazwisko oczywiście Grzegorza Brauna, jak żeby inaczej. Tego się mogliśmy spodziewać, ale padały też oskarżenia, właściwie ja bym to uznał za inwektywy pod adresem, tak jak kolega redaktor wspomniał, tak zwanej skrajnej prawicy i skrajnej lewicy, czyli wszystkich tych, którzy protestują na ulicach polskich miast przeciwko ludobójstwu. I znów, o ile jestem zawsze ostrożny w formułowaniu tego rodzaju ocen i poglądów, o tyle twierdzę w tym konkretnym przypadku z całą odpowiedzialnością, że reżim izraelski jest reżimem zbrodniczym, to państwo jest państwem realnie zbrodniczym, choćby biorąc pod uwagę ostatnie dane przedstawiane przez UNICEF, czyli agendę ONZ-u, przypomnę dane oficjalne, w których mowa jest o tym, że na przestrzeni tych kilku miesięcy konfliktu w strefie gazy zamordowanych zostało 13 700 dzieci. W tej chwili mówimy o dzieciach, nie o bojownikach Hamasu. Mówimy o dzieciach. Przypominacie sobie Państwo albo przypominacie sobie koledzy jakikolwiek inny konflikt współczesny po roku 1945, gdzie na taką skalę mordowano dzieci. Nie, nie mówię o, podkreślam, ofiarach nawet cywilnych, ale no, ludziach dorosłych, których ktoś mógł podejrzewać o to, że należą do formacji takich jak Hamas czy inne, tylko po prostu o dzieciach. W ostatnich raportach UNICEF-u czytamy też o tym, że te dzieci realnie, tak tu, niedaleko nas nad Morzem Śródziemnym, te dzieci w wyniku działań Izraela umierają z głodu. Człowiek, który jest ambasadorem w Polsce, pisze o tym z właściwie dumą z działań Sił Zbrojnych Izraela, podkreśla to. Przejrzałem jego media społecznościowe. A z drugiej strony cytuję wpisy innych, oburzające się, e, pełne jakiegoś świętego oburzenia wobec domniemanych sprawców niewyjaśnionej do tej pory zbrodni w buczy. To tak a propos tych, którzy mówili, że to jest onuca, ten ambasador, bo niektórzy już ten wątek wykorzystywali. Dzisiaj sobie zadałem ten drut, przejrzałem. Treści, którą tam zamieszczał i zamieszczał między innymi święte oburzenie, wpisujące się w tej główny nurt ludzi, którzy już dobrze wiedzą, co się wydarzyło w Buczy, chociaż nie było żadnego międzynarodowego śledztwa w tej sprawie, nie było żadnych danych przedstawianych przez organizacje, takie jak UNICEF, które teraz na przykład przytoczyłem w stosunku do, do yy, dzieci, które zginęły w, w yy, Strefie Gazy. Więc mamy do czynienia z reżimem zbrodniczym, nie ma wątpliwości. Mamy do czynienia z dyplomatą reprezentującym w reżim zbrodniczy, mamy do czynienia z postacią, która w swoich mediach społecznościowych opisuje się z dumą jako syjonista, zwolennik syjonizmu, w wydaniu tym, który aktualnie jest właśnie u sterów owego zbrodniczego reżimu na Bliskim Wschodzie. Czy go wydalać, czy nie, nie wiem. pozostawię może odpowiedź na to pytanie kolegom, ale no moim zdaniem, moim zdaniem się powinno, tak, nie obniżając może rangi, bo no nawet ze zbrodniarzami trzeba utrzymywać relacje dyplomatyczne czasami, e, dla, z punktu widzenia podejścia realistycznego choćby, ale, ale może tego faceta rzeczywiście warto byłoby z Polski wyprosić. Dziękuję. To znaczy, ja uważam, że on i tak wyjedzie, ale nie teraz. Czyli, że odczekają, aż burza minie i po, nawet nie będziemy wiedzieli, kiedy nastąpi wymiana. Znaczy, zgadzam się z tym, że człowiek o takim, nazwijmy, poziomie emocji nie powinien być dyplomatą, bo jak powinien zareagować dyplomata na takie coś, co się stało? No, normalnie powinien wyrazić ubolewanie i że sprawa zostanie pilnie wyjaśniona i, i tymczasem tego nie było. Podobno dzisiaj to powiedział w czasie rozmowy w msz, w MSZ no ale to minęło chyba już, chyba około trzech dni. Więc tutaj pełna zgoda. Natomiast to, że wymienił te dwa nazwiska... Jako skrajna prawica, no to jeszcze Krzysztofa Bosaka, bo kolega nie wymienił Krzysztofa Bosaka, tylko Grzegorza Brauna, który stał się już trochę takim, no wszyscy go już kojarzą. Natomiast ja bym przeczytał jeszcze taki opinię Leszka Millera, nie wiem czy się koledzy zgodzą, zaraz kolega Piasta się wypowie, który z kolei taką uwagę napisał na portalu X. Burzymy się jak najbardziej słusznie na reakcję władz Izraela. Po ataku wojska na konwój wolontariuszy dostarczających żywność do strefy gazy. A jaka była reakcja władz Ukrainy na śmierć dwóch Polaków trafionych rakietą wystrzeloną przez siły zbrojne Ukrainy w przewodowie? W jednym i drugim przypadku słyszymy, że był to nieszczęśliwy wypadek. Przy czym Ukraińcy nie przeprosili i odżegnują się od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Polskie władze milczą. No, tym razem polskie władze no, yy, yy, nie milczały, aczkolwiek był taki moment gdzieś jedna doba zawahania. Nie wiem z czego wynikało późniejsze takie ostrzejsze chyba to wynikało z jednej strony z jednak bardzo negatywnych odgłosów w mediach społecznościowych czyli krótko mówiąc vox populi a w drugie to jest moja hipoteza zaczęły trochę ostrzej atakować tego ambasadora tu kolega Piskorski już o tym mówił ponieważ poszła fama że no to jest Ruska unuca, krótko mówiąc urodził się w Moskwie i zaczynał karierę uwaga jeszcze w dyplomacji Rosyjskiej. Co jest ciekawe, w latach 90. jeszcze i tak dalej. Tak przeczytałem gdzieś, że gdzieś tam terminował i pani doktor Agnieszka Byrc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika właśnie przekazała taką, taką informację o tym jego już onucostwie w Radiu Tok FM. Także to jest dodatkowy taki element, który nie wiem, czy coś wnosi do sprawy, czy nie. Czy kolega najpierw śmiech, czy piasta? No to może ja, skoro kolega już nie wybała. Szanowni Państwo, wątków jest kilka. Przede wszystkim tej sprawy nie dało się zamieść pod dywan bo, dywan, bo to jest afera o charakterze międzynarodowym. Wśród wolontariuszy tej organizacji World Central Kitchen nie, było, nie byli tylko Polacy, czy tym bardziej Palestyńczycy, ale byli także obywatele Zjednoczonego Królestwa, był obywatel Kanady, a więc państw znacznie poważniejszych niż Polska. Państw, które do bezpieczeństwa własnych obywateli, do ich życia, do ich zdrowia, podchodzą w sposób poważniejszy niż czyni to Polska. W związku z powyższym, aferka stała się międzynarodowa, a skoro stała się międzynarodowa, to na zasadzie relacji bilateralnych polsko-izraelskich nie dało się jej najzwyczajniej w świecie przemilczeć, czy zamieść pod dywan. I dlatego ta reakcja i stąd też moim zdaniem ten czas oczekiwania na reakcję. A co do historii pana ambasadora, jego ścieżki życiowej, jego e, rzekomego ruskiego onocyzmu, e, tutaj raczej dopatrywałbym się e, czegoś innego. Ale po kolei, jak słusznie wskazał Mateusz, to nie jest amator. To jest zawodowiec, człowiek, który jest zawodowy. Dyplomatom, więc możemy zakładać, że niezależnie od tego, że jak każdy człowiek może popełniać błędy, prawdopodobnie jednak jego działania miały od początku charakter intencjonalny. A zatem, szanowni państwo, pan ambasador intencjonalnie, ostentacyjnie pokazał e, nam, jak bardzo nami gardzi. Tak nazwijmy rzeczy po imieniu. Pan ambasador Izraela w Polsce gardzi Polakami i najzwyczajniej w świecie okazuje im to ostentacyjnie nie tylko w mediach społecznościowych, ale także w swoich wypowiedziach, w swoich wywiadach dla Innych mediów. Jest to zachowanie, którego żadne szanujące się państwo nie powinno tolerować. Nie powinno tolerować, moim zdaniem ambasador powinien otrzymać status osoba non grata i zostać z Polski w skuteczny sposób wyproszony. Czy skutkowałoby to obniżeniem poziomu relacji bilateralnych z Izraelem, czy też nie? To już sprawa dyskusyjna. Ja tutaj przeciwnie do Mateusza wychodzę z założenia, że Izrael nie jest dla Polski kluczowym partnerem. Ja przypominam Państwu, że Izrael nie jest żadnym sojusznikiem w Polski, wbrew temu, co się roi naszym niektórym politykom. Izrael jest państwem, którym Polska ma różne relacje, raz lepsze, raz gorsze, ale tak naprawdę realna ilość wspólnych interesów jest znikom, A nie powiem, że żadna, ale bardzo, bardzo niska. A więc obniżenie tutaj poziomu relacji dyplomatycznych nie byłoby niczym dramatycznym, a za to byłoby wyraźnym gestem, że na pewne rzeczy strona polska sobie po prostu nie będzie pozwalać. Natomiast tak, ambasador zapracował sobie na wydalenie z Polski, moim zdaniem Polska powinna ambasadora wydalić. Nie uważam jednak, że pan ambasador uczynił to przypadkiem, e, czy był to jakiś jego ludzki błąd, czy ludzkie zawahanie. Myślę, że zrobił to całkowicie intencjonalnie. Teraz cała nasza dyskusja publiczna skupia się na tym, jaki niegodziwy, podły człowiek atakuje Polaków, jak to niegodziwy ambasador Izraela zachowuje się w sposób, no nazwijmy to oburzający, zachowuje się jak słoń w sklepie z porcelaną, tutaj wszystkich nas, słusznie zresztą złosząc i słusznie irytujące, A umyka nam istota rzeczy. A istota rzeczy jest taka, że bandyckie państwo Izrael ostrzelało konwój chyba niehumanitarny z pełną świadomością, że strzela do konwoju humanitarnego. Szanowni Państwo, chcę, żeby to w jasny sposób by brzmiało. Izraelska prasa jest tutaj praktycznie jednomyślna. Nie ma wątpliwości, że była pełna wiedza, że żołnierze strzelają do konwoju humanitarnego. To, co jest dyskusyjne, to czy żołnierze faktycznie powzięli jakąś wiedzę, że w ramach tego Konwoju przemieszcza się ktoś podejrzany o terroryzm, czy jest to tylko i wyłącznie ideologia dorobiona ex post, do jakiegoś zdarzenia, które miało miejsce? Tutaj możemy się kłócić, to jest rzecz e, sporna. Jednak sam ostrzał konsekwentny. Celowy, całkowicie e, intencjonalny ostrzał jest bezsporny. Mamy dokładny opis tego zdarzenia. Zabijano tych ludzi na rady. Najpierw trafiono w pierwszy samochód, szanowni państwo. Wolontariusze ewakuowali się do drugiego pojazdu. Po czym poinformowali izraelską armię, że zostali zaatakowani, że to jest pomyłka i ten atak powinien zostać zaprzestany. Rozpoczęli ewakuację i wtedy izraelska armia zaatakowała kolejny pojazd, a na końcu zaatakowała ostatni pojazd. W którym po prostu dobiło rannych przeniesionych wcześniej do, do tego trzeciego pojazdu. Tak to metodycznie wyglądało. Jeśli Państwo nie wierzycie, zapraszam, można poczytać sobie anglojęzyczną izraelską prasę. Jeśli nawet Państwo nie znacie na tyle języka, to w tej chwili w internecie wszystko możecie sobie bardzo łatwo i bardzo szybko przetłumaczyć. Także my nie opieramy się tutaj na żadnych wymysłach, na żadnych wydziwach, ale właśnie na źródłach izraelskich, po to, aby nie było najmniejszych wątpliwości co do prawdziwości i obiektywizmu. Tych źródeł, a skoro tak jest, Szanowni Państwo, no to mamy do czynienia z oczywistą zbrodnią wojenną. Bezdyskusyjną. Dyskusyjne pozostaje tylko i wyłącznie, kto, kto, to, kto jest za tą zbrodnię odpowiedzialny. Ja tutaj nie będę rozsiewał teorii spiskowych, nie uważam, że było celowe polecenie na poziomie politycznym, aby polować na ten konkretny konwój, ale na pewno było takie przyzwolenie. Na pewno było przyzwolenie na to, żeby w ogóle, co do zasady, atakować konwoje humanitarne. Po co? Tutaj możemy zadać sobie to pytanie i powinniśmy zadać sobie to pytanie. W moim mniemaniu przede wszystkim dlatego, szanowni państwo, że ma to stanowić rodzaj odstraszenia dla wszystkich tych, którzy chcieliby się interesować tym, co Izrael wyrabia w strefie gazy. A to, co Izrael wyrabia w strefie gazy, to jest najzwyczajniej w świecie ludobójstwo. Ja przypominam naszym widzom, że nasz obóz polityczny, obóz Narodowej Demokracji, jeszcze przed II wojną światową stał wyraźnie na stanowisku, że Żydzi powinni mieć swoje państwo. Dyskusyjne było to, gdzie to państwo powinno być umieszczone, umiejscowione, ale nikt nie miał wątpliwości, że każdy normalny naród powinien w celu normalnego rozwoju mieć swoje własne państwo. Ale Żydzi na przestrzeni tych Kilku dekad, kiedy ich państwo funkcjonuje, uczynili ze swojego państwa państwo terrorystę, państwo przestępcze, państwo zbrodnicze. I musimy to powiedzieć wprost. To ludobójstwo, o którym wspomniał już Mateusz, kilkanaście tysięcy dzieci, łącznie kilkadziesiąt tysięcy ofiar bezwzględnych izraelskich e, ataków, tego nie da się, szanowni państwo, wytłumaczyć tylko i wyłącznie względami bezpieczeństwa Izraela. Nie przyjmuję tego do wiadomości. A więc musimy rozważyć, czy chcemy utrzymywać, te relacje właśnie z takim państwem na tym poziomie, na którym w tej chwili je utrzymujemy. Jestem, szanowni państwo, wracając do wątku pana ambasadora, głęboko przekonany, że właśnie pan ambasador celowo sprowokował poniekąd nas wszystkich, zresztą uczynił to bardzo skutecznie. I teraz cały dyskurs publiczny w Polsce nie prowadzony jest na temat tego, co Izrael wyrabia na terytorium strefy gazy, ale właśnie na temat tego, że, Izrael, że ambasador Izraela w Polsce zachował się jak słoń w sklepie porcelan. Jeśli tak jest w istocie rzeczy, no to jest to działanie niewątpliwie skuteczne, aczkolwiek, e, aczkolwiek na pewno dla pana Ambasadora osobiście. Kosztowne. Nie zmienia to faktu, że umyka nam istota problemu. A tą istotą problemu jest to, że polski obywatel został zamordowany. Zamordowany z zimną krwią przez funkcjonariuszy państwa Izrael. I muszę, szanowni państwo, powiedzieć, że tutaj wyjątkowo przyzwoicie zachowują się politycy lewicy. Nawet Anna Maria Żukowska, która, no co tu dużo nie jest moją ulubioną posłanką, nie mam o niej jakiejś szczególnie dobrej opinii, szczególnie wysokiego mniemania. Państwu wyszedłem takiego tweeta, który ona zamieściła. Wy nie macie wyciągać tylko pouczających wniosków. Wy macie wyciągać konsekwencje wobec żołnierzy, którzy nie przestrzegają, nie przestrzegają konwencji genewskich. To dokładny cytat. Kondolencje życia naszemu obywatelowi nie przywrócą. Sąd wojenny dla winnych, a nie rozmywanie odpowiedzialności. I tutaj pani posła, poseł ma rację. Tego po prostu oczekujemy. Oczekujemy sprawiedliwości i oczekujemy zadośćuczynienia. A pan ambasador e, zarobił sobie na wycieczkę do domu i myślę, że tą wycieczkę, jeśli Polska jest państwem poważnym, również powinniśmy mu zafundować. To tyle w tej rundzie. Dziękuję bardzo. No to wbrew zapowiedziom, tutaj nie ma między nami żadnego sporu. Ja tylko y, twierdzę, i trzon kolega to też powiedział, że Decyzja zapadła na szczeblu wojskowym, bo może takie wytyczne mają, a nie że tam, nie wiem, premier czy coś powiedział: A są Brytyjczycy i Polacy, to możecie walić. Nie, no to w, w to raczej nie wierzę. Natomiast kolega Adama śmiecha bo kolega tak tutaj, ja chyba rzeczywiście on nie pracował w rosyjskiej dyplomacji, ale urodził się w Moskwie w 1974 roku. i Ja zaraz to powiem, ja zaraz to powiem. Ale, kulity... ale wyjechał w 1974. Tak, tak, ale to Mateusz poczeka, ja już powiem to. No, no właśnie, czyli oddajemy głos koledze Śmiechowi, który zbadał... Ale, rosyjskie... ale kolega chciał zadać pytanie jeszcze, to może jakieś tutaj, jakieś zagadnienia. Nie, no właśnie o ten wątek. No dobrze, kolegi. dobrze. No więc tak, my no zacznijmy tutaj, żeby żeby być zgodnym z faktami, prawda? Urodził Urodził się 27 marca 1967 roku w Moskwie, w rodzinie oczywiście żydowskiej, ale wyemigrował, tak jak tu Mateusz przed chwilą wspomniał, już w 1974, czyli był po prostu dzieckiem siedmioletnim. No i rzeczywiście pracuje od 1992 roku w dyplomacji, był tam pani Agnieszka Bryc też nie Bryc tylko Bryc pani doktor z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ona mówiła w swoim wywiadzie dla Talk FM że jest on, że był ambasadorem w Rosji ale nie był otóż pracuje od 1992 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Izraela i był między innymi rzecznikiem prasowym placówki w Moskwie, Atasze w latach 94-97 w, w Moskwie, ale też w latach 99-2003 radcą w ambasadzie Izraela w Niemczech, a 19-20 w dafer w Federacji Rosyjskiej i od 22 roku ambasador Izraela w Polsce. Natomiast i tutaj padło takie ze strony, zresztą za chwilę do tego przejdę pani doktor zarzuty, że brał udział na przykład w celebracji dnia zwycięstwa 9 maja, i tak dalej, i tak dalej, ale również możemy się, możemy się dowiedzieć, że kiedy pełnił funkcję w dyrektora w departamencie Eurazji, w ramach tego stanowiska odpowiadał za podpisanie umowy o wolnym handlu między Izraelem a Ukrainą. Więc to nie jest tak, że jest on jednoznacznie związany tylko z jednym kierunkiem, no ale z, z tym kierunkiem wiąże się go usilnie w tej chwili. I tutaj to, co zasugerował kolega naczelny na samym początku naszej rozmowy dzisiejszej, to że rzeczywiście była taka pauza, nie wiadomo było, jak zareagują, czy zareagują, na, mówią o. o o stronie tutaj rządowej, czy, czy mediów związanych z rządem. No i potem, kiedy jakby otworzono tą puszkę Pandory, że jest on związany z Rosją, że ma prorosyjskie poglądy, proputinowskie poglądy, no to oczywiście wtedy się zaczęło, no i wystąpienie pani, pani Agnieszki wywiad z, z panem Mazurkiem i tak dalej i, i cały szereg różnych komentarzy, bardzo ostrych, nieprzystających do tego, łącznie z komentarzami Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, nieprzystających do tego, do, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I teraz komentarz do tego z mojej strony jest taki, że tutaj padło już zresztą ze strony kolegów bardzo wiele ostrych słów pod adresem stosunków naszych z Izraelem. I tej konkretnej wypowiedzi. I ja tutaj do tego nie będę wracał. Natomiast e, stosunki nasze z Izraelem obciążone są e, od samego początku e, tak zwanej wolnej, niepodległej suwerennej Rzeczpospolitej jest od 1989 roku. E, obciążone są. E, e, Narzucanym naszym punktem widzenia przez stronę izraelską na historię. I to jest ewidentne, no to, że w tej chwili się udało dogadać, że już być może, bo nie wiemy do końca, jak to będzie, że nie będą te wycieczki do Auschwitz przyjeżdżać z Izraela w obstawie z karabinami, chociaż nie wiadomo, jak to będzie, chociaż zresztą w tym również w tych negocjacjach brał udział pan Livne, co jest ciekawe, no to jednak. Polska dla Izraela jest po pierwsze cały czas cmentarzem, po drugie, zamieszkują ten cmentarz groźni antysemici, którzy trzeba na każdym kroku stawiać do pionu i piętnować. No tak, tak wygląda niestety nasza sytuacja, i tutaj rzeczywiście to, co Przemek powiedział, to, to są bajki o jakimś sojuszu z Izraelem i tak dalej, i tak dalej. Już pomijając to, że w kategoriach ogólnych i ogólnoświatowych, globalnych. Ta wypowiedź, zresztą nie tylko ambasadora Liwna, ale, ale przecież wielu przedstawicieli rządów izraelskich na przestrzeni wielu dziesięcioleci, że to jest jedyna demokracja, która tutaj broni wartości Zachodu na Bliskim Wschodzie, otoczona nie wiem, tam dziczą i, i pod ludźmi, no to jest po prostu śmieszne, tak? ale to, to za dużo by tutaj o tym mówić. Moim zdaniem stosunki Polski z Izraelem są tak obciążone, że tak naprawdę. Pod znakiem zapytania w ogóle stoi sam fakt istnienia tych stosunków, ponieważ my mamy jeszcze dodatkowo tak zwaną piątą kolumnę w, w Polsce, gdzie Tworzy się cały czas ta pedagogika wstydu, prawda? Od czasu, kiedy Gazeta Wyborcza się tym zajęła w 1989 roku. To było oczywiście również wcześniej, tylko to nie było tak uwypuklone w tak zwanej podziemnej Solidarności czy opozycji demokratycznej, bo by nie przyniosło dobrego efektu, ale potem się zaczęło, prawda? I dzisiaj takie osoby jak, jak pani Engelking, jak panowie Gross. Czy grabowski, no, służą temu, żeby, żeby cały czas utrzymywać to, że po prostu jesteśmy współodpowiedzialnymi mordercami w cmentarzu, w którym żyjemy. Jest to cmentarz żydowski przede wszystkim, a Polska w dalszej kolejności. No, taka jest prawda o postrzeganiu Polski przez państwo Izrael i przez większość diaspory żydowskiej, ale wyraźnie chcę podkreślić, że oczywiście istnieją Żydzi, którzy patrzą na to zupełnie inaczej i którzy w sposób cywilizowany, cywilizowany i zupełnie normalny, dyskutują i na temat historii, i na temat współczesnych zagrożeń. Ale problem jest taki, jaki jest i myślę, że tutaj uznanie za personel grata tego konkretnego pana niewiele zmieni, no bo co by, co by nie powiedzieć, pan Mazurek był, zdaje się, w koszulce Przedstawiającej pana Szewacha Weiss'a. No ale pan Szewach Weiss też miał swoje poglądy, które w pewnych kwestiach nie odchodziły od ortodoksji, zresztą nomenomen żydowskiej w tych kwestiach. Żydzi w ogóle mają ogromny problem, ponieważ Tworzą tą, nie, nie bójmy się tego powiedzieć, nienawiść do, do samych siebie na całym świecie ze względu na, na swoje przekonania o tym, że to po prostu oni są najważniejsi, najlepsi, jedyni i tak dalej. No pewne, pewne elementy tutaj, niezależnie od tego, czy ktoś wierzy w Boga, czy nie wierzy w Boga w Izraelu i w diasporze, to jednak te zasadnicze elementy starożytnej religii żydowskiej o przekonaniu o tym, że, że są ponad. Ponad, ponad gojami, którzy no, też są porównywani do różnych w ich pismach świętych, do, do zwierząt i tak dalej. No, to się cały czas odbija. Przecież jedna z pań, która. Była zajmowała się w służbach specjalnych między innymi walką z Palestyńczykami, kiedy ten konflikt wybuchł w październiku ubiegłego roku powiedziała w mediach, to było szeroko komentowane, powiedziała w mediach izraelskich, że no, to nie są ludzie Palestyńczycy, prawda? Czyli to cały czas mamy odbicie tego, tego myślenia, które jest no, myśleniem, które sięga kilku tysięcy lat wstecz. Także jest to problem żydowski, oczywiście on się odbija w krajach, które należą do. Zachodu, który jest pod parasolem Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone, Izrael to jest ta para, która działa wspólnie. Jeżeli chodzi o jeszcze dwie uwagi, jedna to jest odnośnie tego samego tego wydarzenia, bo oczywiście to jest za wysokie myślenie, że, że tam jakieś czynniki rządowe miały na to zezwalać, czy tak z całą pewnością wcześniej ustalono, że ci żołnierze, którzy dokonują ataków, przy pomocy dronów, mają po prostu carte blanche, jeżeli chodzi o atakowanie cywilów, jeżeli chodzi o atakowanie takich konwoi. Nie zastanawiając się, czy tam są tacy, czy inni pochodzący z tego, czy innego kraju ludzie. I Był taki film, proszę państwa, i proszę, proszę zwrócić na to, na to uwagę. Który po angielsku miał tytuł Good Kill, czyli dobre zabijanie. I ten Hawk grał tam głównego bohatera, który właśnie obsługiwał z, z poziomu Stanów Zjednoczonych takie drony, które zabijały ludzi w Afganistanie, w Jemenie, w Somalii. I miał tam wydany rozkaz, który mówił mu, że może zabijać, nawet jeżeli w pobliżu będą kobiety i dzieci. Także to mi się od razu przypomniało w tej sytuacji, i myślę, że to ten sam mechanizm albo bardzo podobny funkcjonuje tutaj. I jeszcze uwaga do pani Agnieszki Bryc, ponieważ no ta pani znana jest, tutaj sprawdziłem jej, jej historię naukową. Głównie rzeczywiście zajmuje się sprawami związanymi z Rosją, z. Ze Stanami Zjednoczonymi, z wpływem Stanów Zjednoczonych, i tak dalej, i tak dalej, zwracam uwagę na, na dwie rzeczy. To znaczy, na, na to, w jaki sposób ona jakby tworzy tutaj takie zbitki myślowe, które mają pokazywać, dlaczego ten pan Jakow Liwna jest prorosyjski. Otóż. Już pomijam jej, jej język, którym się po, posługuje publicznie, proszę Państwa. Pani doktor posługuje się językiem, gdzie mówi o zblatowaniu rządu Netanyahu z reżimem Putina albo o dawaniu ciała. No, wiecie Państwo, no widocznie nowe standardy obowiązują w świecie naukowym w tej chwili, ale to tak nawiasem mówiąc. Natomiast dlaczego jest bardzo prorosyjski i proputinowski? Gdyż to tłumaczy jego dystans do Polski, a raczej antypolonizm. Jest rusofilem i siłą rzeczy patrzy przez putinowskie okulary. Czyli no. I dlatego, że jest prorosyjski, pro proputinowski, pro jest antypolski i ma duży dystans do Polski. Czyli nie, pierwotny problem, jakby przyczyna nie leży z, po stronie tego, jak wygląda stosunek Izraela do Polski, o czym ja mówiłem wcześniej, tylko dlatego, że jest rusofilem i patrzy przez putinowskie okulary. No, proszę Państwa, ten wywiad miał duże znaczenie, to co powiedzieliśmy wcześniej, również dlatego, że. Był jakby takim przyzwoleniem i hasłem do tego, żeby wszyscy inni zaczęli to komentować w taki bardzo krytyczny, dalece krytyczny w stosunku do oczywiście obiektywnie zasłużony dla, dla pana Liwne sposób. Także to, jest, to są takie uwagi, na, na, które wychwyciłem, i, no i tyle, bo myślę, że jeszcze będziemy dalej rozmawiać na ten temat. Dziękuję. Dziękuję. tylko Właśnie w drugiej turze już bardziej ogólnie, chyba że uznamy, że temat jest wyczerpany. Ja jeszcze do tej pani Agnieszkę jeszcze, yy, Agnieszce Byrt, tak? która, która głównie się produkuje w takich właśnie radiach, jak Tok FM i tak dalej, ale ja sprawdziłem ona jest też nieraz zapraszana przez fundację Płaskiego. Tutaj zresztą z kolegą Piskorskim rozmawiali, że te fundacje, wszystkie think tanki i tak dalej my mamy w ogóle nie rozpoznane. A wystarczyło, że 10 minut pogrzebałem, kto jest jednym ze sponsorów Fundacji Pułaskiego. E Open Society Foundation, George Soros, czyli no, może mam obsesję na tym punkcie, ale no, gdzie się dotknie, to to jest. I rzeczywiście to jej ten wywiad to był takie, możemy atakować. To facet nie tylko urodzony w Moskwie, ale i Rusofil, co chyba nie jest do końca prawdą, jak kolega powiedział, bo przecież Izrael prowadzi taką politykę, no nazwijmy, na wszystkich fortepianach grają, a nie tylko na rosyjskim. Natomiast, proszę panów, ja tutaj mam taką uwagę, bo ja oczywiście zgadzam się z tym, że te wypowiedzi różnych dyplomatów, polityków izraelskich można łatwo jakby przygwoździć ich. Natomiast mi się wydaje, że oni uważ... używając sformułowania to nie ludzie, to i tak dalej, mają na myśli Hamas. Tylko nieraz to się zlewa i odbierane jest, że to wszyscy palestynczycy to są na przykład nie ludzie, a oni myślą Hamas, prawda? No bo co byśmy nie powiedzieli, Hamas jakby był pierwotnie celem tego, tej, tej, tej operacji, a tutaj okazuje się, że nie wiem, ile tych Hamasowców zginęło, ale zdaje się, że znacznie mniej niż tej ludności cywilnej. Ale, kolega, strąca się, niech kolega tak nie relatywizujemy. Dokładnie wiemy, co oni powiedzieli i o kim powiedzieli, że nie są ludźmi. To nie dotyczyło wcale tylko i wyłącznie Hamasu. Te kilkanaście tysięcy dzieci, które zamordowali, nazwijmy rzecz po imieniu, też nie byli ludzie, więc można ich mordować. Sławomir Mencen wytworzył taki udany, moim zdaniem, Bormoto to nie mówi o polityk, ale bormot jest dobry. E, ambasador Izraela faktycznie zadbał o to, żeby w Polsce występował antysemityzm. Ja to rozszerzam. Nikt tak nie dbał o występowanie antysemityzmu, na świecie, jak sam Izrael, bo słysząc tego typu wypowiedzi i idąc idący za nim kroki, bo to nie jest tylko jakaś tam e, transmandacja, to nie jest tylko i wyłącznie jakieś tam e, rzucanie słów na wiadro, za tym idą konkretne czyny. Oni tych nie ludzi po prostu eksterminują. No nie, nie, ale chodzi mi o intencję wypowiedzi, czyli nie ludzie to y, wszyscy Palestyńczycy, czy nie ludzie to Hamas. Przypomnę tutaj, że u nas, jak y, relacjonuje się wojnę. Rosyjsko-ukraińską, to bardzo często też pod adresem Rosji też się używa. Na przykład jeden z polityków PSL-u, już nie wymienię, powiedział: Rosjanie to nie ludzie, to barbarzyńcy. No więc, czy to w tym stylu było, czy. czy, czy... No nie, nie, ale, ale warto podkreślić, że retoryka no retoryka jest odzwierciedlona też w prawie, w przepisach prawa. No, Powszechnie powszechnym znanym faktem jest to, że Izrael jest państwem apartheidu i jawnej wręcz takiej no, usankcjonowanej prawnie dyskryminacji ludności palestyńskiej. Już nie mówię o tych zbrodniach obecnych, więc tak, to, to jest oficjalna doktryna i to jest przekonanie syjanistów tam, tam rządzących, że to nie są ludzie. Tak? I, to, I to nie chodzi o Hamas. Które... No, musielibyśmy to rozdawać na, na czynniki pierwsze. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że jednak yy, palestyńczycy mają przedstawicieli w Knesecie. Tak, zupełnie nie odzwierciedlających liczebności Palestyńczyków. Ta, ta, ta liczebność w Pnessaciu nie odzwierciedla. Więc to, to kwiatek do, do kożucha, tak byśmy powiedzieli. Czy w tej kwestii jeszcze kolega śmiech, ktoś? Nie, no tutaj ja już właśnie powiedziałem, że przekonanie. Izraela i większości diaspory międzynarodowej, czyli te, jak to się przed wojną mówiło, międzynarodowego żydostwa. Bez, niekoniecznie, bo niektórzy oczywiście stosowali to z konotacjami od razu negatywnymi, ale tak to powszechnie używano, takie sformułowanie w prasie anglosaskiej international jury. Także to po prostu międzynarodowe żydostwo w większości i sam Izrael w szczególności swoje przekonanie o, o wyjątkowości, o tym, że no, należy im się więcej niż innym. I to, to oczywiście przenosi przez kolejne pokolenia i przez to buduje mur nienawiści w stosunku do, do Żydów, również do tych niewinnych tego rodzaju tego sposobu myślenia, którzy z tym nie mają nic wspólnego, no, ale na nich się przenosi na zasadzie krwi również te, tą niechęć do tego, że. Że są członkami tej diaspory i narodu, który się wywyższa ponad innych. Także no to jest problem, który przede wszystkim dotyczy Żydów i mentalności żydowskiej. I Żydzi muszą sobie z tym poradzić sami, bo inaczej no, inaczej po prostu będzie cały czas ta nienawiść niestety narastać. Ja chciałem zwrócić uwagę, że jak przygotowałem się do programu Przegląd Prasy, ale nie zdążyłem tego artykułu omówić. W przeglądzie się ukazał taki artykuł Korespondencja ze Stanów Zjednoczonych że 30% Żydów amerykańskich już jest jakby przeciw e, Izraelowi, co jest najwyższym wskaźnikiem no chyba od niepamiętnych czasów. Ba, nawet Donald Trump skrytykował działania e, wojskowe Netanyahu, powiedział, że tak się wojny nie prowadzi, trzeba to zakończyć i tak dalej. Czyli można powiedzieć, czy władze izraelskie prowadzą politykę no, która może spowodować, że główni nawet sojusznicy Izraela, czyli Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, zaczną się dystansować? Do jakiego punktu jest to no, możliwe, a do jakiego niemożliwe? Czy to są tylko takie powiedzenia pod kątem opinii publicznej, np. w Stanach Zjednoczonych, tak, krytykujemy i tak dalej? Czy panowie uważają, że Izrael może stracić pełne poparcie Zachodu, czy jest to raczej niemożliwe? Kolega przemysław Piasta? Na tym etapie wydaje mi się to nieprawdopodobne. Ja przypominam Państwu, że cała jakby historia państwa Izrael, jego zaistnienie w tym obszarze geopolitycznym, to jest decyzja polityczna po stronie państw anglosaskich. Wtedy Wielkiej Brytanii, która jeszcze na tamtym etapie grała pierwszy skrzypca, przynajmniej była równorzędnym partnerem wobec Stanów Zjednoczonych, a na, dłuższym, na dłuższą metę umiejscowienie najpierw diaspory żydowskiej, a później Izraela w tym konkretnym geopolitycznym miejscu i jego utrzymanie, to jest po prostu decyzja Stanów Zjednoczonych. Izrael już po od wojny, Jom Kipur nie byłby w stanie samodzielnie prowadzić Operacji militarnych wobec przeważającej siły nieprzyjaciół, a więc tylko i wyłącznie trwały pokój byłby dla Izraela rozwiązaniem. Izrael, mając silne poparcie Stanów Zjednoczonych, nie dąży do trwałego pokoju. I to jest istota nieszczęścia na Bliskim Wschodzie. Tam wytworzył się węzeł gordyjski, którego nie da się rozwiązać. Można go tylko przeciąć. Przeciąć go można na kilka sposobów. Jeśli okaże się, że poprzez swoje niemądre działania Izrael zdejmie z siebie parasol państw anglosaskich. No cóż. Wtedy państwa arabskie przepną ten węzeł gordyjski, po Izraelu nie zostanie ślad. Natomiast, szanowni państwo, nie wierzę, żeby tak się stało. To są rozliczne połączenia gospodarcze, towarzyskie, rodzinne także pomiędzy czołowymi politykami świata zachodniego a państwem Izraela. Czołowymi e, politykami czy przedstawicielami elity państwa Izrael, a zatem nie jest to proste, nie jest to oczywiste. Myślę, że będziemy jeszcze dłuższy czas tkwili, no właśnie w tym węźle gordyjskim. Mam na powiedział bardzo mądrą rzecz. To jest problem, który muszą przepracować e, sami Żydzi. Oni muszą przepracować kilka problemów, dopóki nie wymyślą, w jaki sposób pokojowo koegzystować ze swoimi sąsiadami, dopóki nie zaproponują swoim sąsiadom jakiejś formuły, która byłaby akceptowalna dla wszystkich stron. Rzecz jasna strona. Alepska nie jest łatwą stroną tego typu negocjacji, ale na razie nie dostała żadnej poważnej propozycji. No więc, dopóki nie będzie żadnego konsensusu, to nie będzie pokoju na Bliskim Wschodzie. Będą tylko i wyłącznie krótsze lub dłuższe, mniej lub bardziej skuteczne zawieszenia broni. Zawieszenie broni ma jednak to do siebie, że nigdy nie jest formułą trwałą. To pokój, szanowni państwo, jest formułą trwałą. I to do pokoju e, powinniśmy dążyć. My jesteśmy zwolennikami pokoju. E... Wyraźnie słychać to w naszych wypowiedziach, wyraźnie możecie Państwo przeczytać to w naszych wypowiedziach prasowych, czy to ma być pokój w naszej części świata, czy ma być to pokój na bliskim wschodzie, gdyż pokój umożliwia rozwój, gdyż pokój to bezpieczeństwo, gdyż pokój to stabilność. Ma praktycznie same zalety. Są tacy na świecie, którym zależy na tym, żeby Bliski Wschód wrzał, żeby bliski wschód ciągle był punktem zapalnym, gdyż realizuje to ich geopolityczne interesy. Polska nie należy. Do tych państw. Polska nie ma swoich geopolitycznych interesów na Bliskim Wschodzie, w związku z powyższym jedyne, co możemy robić, to kibicować procesowi pokojowemu, wzywać do pokoju e, i tyle. Nic więcej nie jesteśmy e, w stanie zrobić. Ale są sytuacje, kiedy Polska jest w bezpośredni sposób angażowana. Tak jak na przykład w tej nieszczęsnej sytuacji, kiedy Polak traci życie na skutek intencjonalnego działania funkcjonariuszy państwa Izrael, no cóż, wtedy musimy bardzo mocno i bardzo ostro artykułować własne interesy i własne racje. Dziękuję. Ja tylko tutaj, bo kolega poruszył też ważny temat, mówiąc, że Izrael nie jest dla nas żadnym partnerem i sojusznikiem, ale zdaje się, że jest tak traktowany przez wszystkie rządy Trzeciej RP. Na zasadzie to jest ważny, a może nawet najważniejszy sojusznik naszych sojuszników. I dlatego z relacje z tym państwem muszą być szczególne. Ja podam tylko tak na jednym przykładzie. Na jakiej zasadzie mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym? Informacje były takie w mediach, że w sprawie rozmów na temat centralnego portu komunikacyjnego brał udział MOSA. No to jak to jest? Z jednej strony, że to niby nie ma znaczenia, a z drugiej strony, w takie sprawy mają wgląd, czy miały wgląd, czy mają izraelskie służby, czyli w polskie władze, obojętnie jakie rządy, mówimy, traktują to państwo jako bardzo ważnego sojusznika. No bo jeżeli takie kwestie. Ja tylko, bo kolega Śmiech tutaj mówił o Solidarności. W książce Petera Szwajcera jest taka bardzo ciekawa informacja, jak, że CIA nie miało kontaktu z Solidarnością. Tą, już jak stan wojenny wybuch i uzyskano ten kontakt za pośrednictwem Mossadu. No więc obawiam się, że w Polsce ten Izrael traktowany jest jednak jako ważny element polityki, a dla niektórych może nawet bardziej niż ważny. Kolega. Wolę sobie, bo czuję się wywołany, odpowiedzieć ad vocem. Podobnie jak duża część elity politycznej amerykańskiej ma rodzinne i towarzyskie połączenia z Izraelem, tak samo duża część polskiej elity politycznej ma rodzinne i towarzyskie połączenia, może niekoniecznie z Izraelem, ale z szeroko rozumiany, rozumianym środowiskiem żydowskim, nie tylko w Izraelu. Ja ubolewam, że w Polsce nie mamy tego poziomu transparentności życia publicznego, co w Stanach Zjednoczonych, abyśmy po prostu w oczywisty sposób wiedzieli, że takie powiązania są. No i na przykład Donald Trump, nikt z tego nie robi przecież żadnej tajemnicy. Ja chciałbym, żeby w Polsce ta transparentność życia publicznego osiągnęła ten poziom, co w Stanach Zjednoczonych, żebyśmy także wiedzieli, kto ma jakiego rodzaju powiązania i na ile te powiązania e, mogą e, generować jego postrzeganie, jego optykę e, geopolityki. Tak, Bo to ma znaczenie. Ma znaczenie przy konkretnych decyzjach politycznych, ma znaczenie e, przy postrzeganiu roli i, 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 i potencjalnych zagrożeń ze strony głównych geopolitycznych graczy. Niestety w Polsce kultura polityczna jest taka, że nie patrzymy ludziom w metryki, że nie patrzymy ludziom w przeszłość i jest to błąd, bo moim zdaniem nie ma się czego wstydzić, nie ma czego ukrywać, po prostu musimy być w prawdzie. Prawda jest zawsze najciekawsza. Dziękuję. No tak, tutaj zgoda. Na przykład nie wyjaśniono do dzisiaj, jaka była rola sierżanta Jeffa Danielsa w okresie rządów chyba PiSu. Tak? Sierżant, który miał gigantyczny nie wiem, wpływ na, na różnego działania. Kolega Mateusz Piskorski w tej rundzie Chodzi o stosunki polsko-izraelskie. Ja kiedyś, kiedyś się wypowiedziałem na łamach, na, łamach na, na, na portalu Myśl Polska Info na ten temat, dość obrzejmie. I ja uważam, że gdybyśmy mieli położyć na szali z jednej strony świat arabski, który mamy ogromny potencjał. Ja przypomnę, że jeszcze nie do końca zmarnotrawiony nawet naszym udziałem w agresywnych wojnach prowadzonych przez Anglosasów, takich jak w Iraku. No, ale mamy potencjał, potencjał polegający oczywiście na. Bliskiej współpracy gospodarczej, technologicznej na obecności polskich inżynierów, polskich, uczonych, polskiego serwisu, różnych instalacji, które były instalowane w krajach arabskich, więc mamy kapitał wizerunkowy pewien do wykorzystania w krajach świata arabskiego. A jak tak dalej pójdzie, to no cóż, jak tak dalej pójdzie no na bliskim wschodzie będziemy mieli wojnę. Ja już tutaj nie mówię teraz o tragedii czy nie tylko mówię o tragedii Strefy Gazy, ale jednocześnie rozwija się na naszych oczach teraz bardzo groźna sytuacja eskalacyjna związana z kolejnymi ostrzałami, agresywnymi ostrzałami prowadzonymi przez Izrael Syrii, terytorium Syrii, konkretnie konsulatu czy placówek dyplomatycznych należących do Iranu w stolicy Syrii w Damaszku, gdzie Według różnych doniesień zginęło kilku istotnych, wojskowych, kilku istotnych generałów z korpusu strażników rewolucji islamskiej Iran z Iranu, więc za chwilę my możemy mieć blisko wschodni kością już na pełną skalę, jeśli mówimy tutaj o kolejnych prowokacjach Izraela, który prowadzi co moim przekonaniu całkowicie idiotyczną politykę, bo no, zaczyna wojnę na wielu frontach, tak? to znaczy te ostatnie ataki na. Syrie świadczą, że Netanyahu jest kimś rozumu albo jego wojskowi. Ci, którzy, ci, którzy mu doradzają tak, takie właśnie działania dookoła na, na owych wszystkich frontach. Naszym polskim interesem, naszym polskim interesem jest bez wątpienia odbudowa. Tym się powinny polskie władze, polska dyplomacja zająć. Odbudowa tego naszego drzemiącego, uśpionego, już niestety, potencjału w świecie arabskim, w świecie muzułmańskim. Naszym celem nie powinno być podlizywanie się państwu, z którego ani my nic szczególnego nie importujemy, ani któremu nic szczególnego nie możemy sprzedać no importujemy przepraszam, Pegasus. Tak? A, to no to... właśnie. Przez poprzednie władze, to, to, to tego typu powiedzmy, import niezbyt bezpieczny dla obywateli, czy pospolite, jako taki niezbyt korzystny dla obywateli. Więc nic nas nie łączy z Izraelem tak na dobrą sprawę. I szczerze powiedziawszy, ja rozumiem, że oczywiście tutaj chodziło o to przez te wszystkie lata, żeby ten Izrael traktować w sposób szczególny z dwóch przyczyn. Pierwsza to była przyczyna ideologiczna i dyktat środowisk Gazety Wyborczej w latach 90 wszelkich tropicieli antysemityzmu itd. Tak Otóż warto tym, którzy do dzisiaj żyją tym dogmatem o tym, że krytyka Izraela jest antysemityzmem, powtarzać do znudzenia i cytować autorów, tak, autorów pochodzenia żydowskiego, którzy naprawdę bez ogródek, no tak, co autorzy jak Noam Chomsky choćby, znakomity lingwista, filozof, a jednocześnie esejista, publicysta, amerykański Żyd, wielu, wielu innych, którzy poddają bezprecedensowej krytyce działania państwa syjonistycznego, czyli antysyjonizm. Sprzeciw wobec syjonizmu w wydaniu zbrodniczym tego, który w tej chwili jest u władzy w Izraelu, nie, w Izraelu nie oznacza absolutnie nawet najmniejszej postaci czy przejawu antysemityzmu. Antysemityzm jest zupełnie czymś innym. Antysemityzm można i trzeba potępiać. Relacje ze społecznością żydowską w różnych krajach, również w Stanach Zjednoczonych, trzeba utrzymywać dobre, bo to jest społeczność wpływowa, ale tak jak kolega mówił, ta społeczność w coraz mniejszym stopniu podziela cele i poglądy zbrodniczego reżimu w Tel Awiwie w tej chwili, więc ja bym szczególnie naciskam jakiegoś na relacje z samym Izraelem, przestałbym fetysyzować ten Izrael, może tak. Polskiej polityce zagranicznej i postawił bardziej na rosnących demograficznie i gospodarczo, też w pewnej perspektywie, Arabów i kraje muzułmańskie. Też teoretycznie jedno z drugim może się wiązać, ale rzeczywiście od W wypadku gospodarczej... pokoju na Bliskim Wschodzie tak, ale. Tak, generalnie... pokoju na Bliskim Wschodzie. A to jeżeli chodzi o gazetę wyborczą, to ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że od pewnego czasu gazeta wyborcza nie jest już proizraelska. Bo tam te tendencje nazwijmy właśnie zbliżone do tej spostrzegania przez lewicę żydowską obecnych rządów Izraelu, uznawanych nieraz za faszystowskie kolego. Tak, tak. Ale ja mówiłem o latach 90. Tak, w latach 90. to była inna Jestem sytuacja tak, tak zgoda. Mhm. Czy kolega Adam Śmiech dorzuci parę myśli. Tak, no Mówimy to dwie sprawy kontro. tylko, bo już nie chcę też przedłużać, tak. ale. Pierwsza sprawa to jest związana z Polską, no to my żyjemy przede wszystkim tutaj narracja history... historyczna, historyczno-historyczna, rzeczywiście to nawet nie przejęzyczenie, jest ogromnym problemem, dlatego że to w jakiś sposób, już nie mówię w tej chwili, pomijam kwestię II Wojny Światowej, kwestię pogromu kieleckiego, czy też marca 1968 roku, bo tutaj wiadomo, że zacieczewienie jest tak ogromne, że no, nawet podejmowanie dyskusji Oczywiście, natychmiast stawia człowieka poza granicą cywilizacji, poza, poza człowieczeństwem. Przypominam pana z naczelnego Onetu, który powiedział: Kto nie po, po 8 października, kto nie popiera teraz Izraela, to stawia się poza nawiasem człowieczeństwa. No więc sama dyskusja o tych kwestiach, które wymieniłem, stawia nas poza nawiasem człowieczeństwa jako skrajnych nieludzi i antysemitów. Natomiast mam na myśli wcześniejsze lata, które, które urosły w tej chwili, po prostu wcześniejsze lata historii Polski, czyli przede wszystkim XIX wiek i okres do 1939 roku, który przedstawia się jako taki idylliczny okres współpracy polsko-żydowskiej. Pokazuje się oczywiście jaskrawe przykłady, tam Bereg Joselewicz i tak dalej, i tak dalej. Że, że to tak niezwykle było, to jakieś pre-multikulturalizm. No nie, absolutnie nie był to żaden multikulturalizm. Ludzie sobie nie, dzisiaj już przez tą narrację nie zdają sprawy, że 90 może 7% społeczności żydowskiej była całkowicie obca dla Polaków, a Polacy byli całkowicie obcy dla tych 97% społeczności żydowskiej, która mówiła odrębnym językiem, którego Polacy nie rozumieli, a Żydzi nie rozumieli języka polskiego. W większości oczywiście więcej Polaków nie rozumiało, bo w ogóle tylko jednostki uczyły się języka irlandzkiego. Więc i dzisiaj słyszę, proszę Państwa, w kampanii wyborczej prezydent Białego Stoku, który znów kandyduje, mówi, że nie byłoby Białego Stoku, gdyby nie społeczność żydowska. Wiecie Państwo, to, że ktoś koło kogoś żyje i nawet stanowi zwiększość w, w takim czy innym mieście, zwłaszcza na wschodzie. Polski, to jeszcze nie znaczy, że to jest multikulturalizm i jakąś wspólną pracą wypracowano, wytworzono na przykład historię Białego Stoku. Absolutnie nie i takiej narracji należy się sprzeciwiać. Natomiast jeszcze uwaga do kwestii międzynarodowej, bardzo ciekawa, dlatego że po tym ataku i po tragicznej śmierci członków tego konwoju pomocowego. Tych ludzi z różnych krajów, w tym Polaka, ale również, również, zdaje się, Amerykanina i Anglika, oburzył się prezydent Biden. Powiedział, że spotkał się z przedstawicielami tej organizacji, wyraził bezpośrednio osobiste kondolencje i, i swoją troskę i, i żal, że tak się stało. No, ale, proszę Państwa, nie słyszymy, żeby cofnął postanowienie, które, którego dokonał. Dwa dni wcześniej. Otóż media amerykańskie, i tego, o tym się w Polsce nie pisze i nie mówi, media amerykańskie podały, że w Wielkanoc właśnie Joseph Biden zaaprobował transfer miliardów dolarów w związku z przekazaniem kolejnych elementów uzbrojenia i to takich bardzo poważnych i mniej poważnych, a mianowicie 25. Samolotów F-35 Izraelowi, następnie 1000, 1800 bomb 2000-funtowych, czyli no to takie mniej więcej, mniej więcej połowa, czyli takich tonowych, można powiedzieć, MK-84, oraz 500 bomb 500-funtowych MK-82. No w ten sposób wygląda pomoc Stanów Zjednoczonych, pomoc w cudzysłowie dla Izraela i militaryzacja tego państwa permanentna w postaci dostarczania najnowocześniejszego sprzętu. Nawet New York Times napisał, że właśnie te bomby o masie 2000 funtów. Były wielokrotnie od początku ostatniego konfliktu, 8 października, używane do bombardowania Gazy. Także tak to wygląda. No i tutaj znany nam komentator, nie, nie pałający sympatią do Izraela, amerykański dr. Paul Craig Roberts powiedział, że za ludobójstwo na Palestyńczykach nie tylko odpowiada Izrael, ale również Stany Zjednoczone Joe Bidena. Tyle w tym temacie. Dziękuję. To ma duże znaczenie w kampanii wyborczej. Proszę panów, ja teraz, bo musimy kończyć, bo kolega musi zmontować. Ja tylko dodam może do tego, że nie wiem, czy koledzy się zgodzą, tak, bo mieliśmy aferę z ambasadorem znanym nam przecież, Andrzejewem, i były nawet takie. Sondaże, czy jesteś za wydaleniem ambasadora Andrzejewa z Polski? No i 59% opowiedziało się, że tak i tak dalej. No i tutaj mamy ambasadora, który wyskoczył teraz Izrael jak diabłek z pudełka, i ciekawe, jakie byłyby wyniki sondażu w tej sprawie. Chyba większe niż 59, no ale nie wiem, czy taki sondaż ktoś odważy się zrobić. A teraz już Michałki, proszę panów, bo kolega Piasta e, już jest w montażowni prawie. Krótkie Michałki, I właśnie kolega zacznie. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Żart rysunkowy już go Państwu pokazuje. Andrzej rysuje, a więc rysownik związany z gazetą wyborczą, a temat, no to no cóż, izraelski ciągle, bo jesteśmy dzisiaj w programie e, chyba najbardziej judeosceptycznym wśród naszych wszystkich do programów. Widzimy tutaj szkolenie izraelskiej armii, na tablicy widać dwa samochody, karetkę i samochód wojskowy i opis W Strefie Gazy są dwa typy aut, bombardujemy oba, komentuje prowadzący szkolenie i to, szanowni państwo, jest trafny, ale bardzo gorzki humor. No cóż, niestety trafne. Dziękuję bardzo. No tak, teraz będzie można takich więcej widzieć. Kolega Mateusz Piskorski, czy też z tej tematyki, czy jednak coś innego? Ja tradycyjnie tematyka ukraińska, choć ktoś, kto by kopał w korzeniach, mógłby połączyć naszą dzisiejszą tematykę z tematyką tego Michałka. Otóż Borys Szafir to były partner od Włodymira Zełańskiego w w studiu kwartał 95, czyli w tym studiu, które wyprodukowało postać tego słynnego komika i wypromowało ją w Ukrainie, dzięki czemu został później prezydentem. I ów były partner biznesowy obecnego prezydenta Ukrainy, oznajmił no, ostatnio, że nie da się już żyć na Ukrainie. W której niszczone są pomniki Puszkina, w, których, w której niszczona jest rosyjska kultura, i jakiekolwiek ślady po tej kulturze rosyjskojęzycznej. I stwierdził, że woli żyć w Niemczech, której ta rusofobia, takiego jeszcze, rusofobia kulturowa takiego jeszcze poziomu podobno według niego nie osiągnęła. Najbliżsi przyjaciele, znajomi, wszyscy już z tego tonącego kijowskiego okrętu komika Zełońskiego najwyraźniej uciekają. No dobrze, że ten temat się pojawił, bo wiecie panowie, minął tydzień, bez tematyki ukraińskiej byłby stracony. Co prawda, jak kolega zaczął tak, były partner Wołodymyra Załońskiego, to wie kolega, że w dzisiejszych czasach brzmi to dwuznacznie. Partner biznesowy rzeczywiście o, trzeba podkreślić. To trzeba dodawać, wie kolega, bo ludzie dzisiaj to inaczej kojarzą. Kolega hmm. śmiech. Tak, a ja tematyka amerykańska i dalsze postępy rewolucji. Proszę państwa, Wielkanoc. Już mówiłem o, o decyzji Biden'a w Wielkanoc, ale w Wielkanoc Biden złożył też życzenia w związku z transgenderowym dniem widzialności. I tuż, otóż w najważniejsze święto chrześcijaństwa katolik Biden powiedział, że wysyłamy wiadomość dla wszystkich transgenderowych amerykanów. Wy jesteście. Ameryką I macie moje poparcie i całej mojej administracji. No i oczywiście skomentował to wspomniane też przeze mnie już Paul Craig Roberts, że Zmartwychwstanie Chrystusa zostało zastąpione celebracją perwersji seksualnej, która zawiera wszystkie te LGBTQI plus Amerykan. No, i cóż, tak to, tak to wygląda. W tej chwili, zdaniem Roberta, Stany Zjednoczone przypominają już bardziej Sodoma i Gomorę w połączeniu z wieżą Babel. Ale co ciekawe, kończąc temat, Podobnym, w podobny sposób wypowiedziała się również Wielka Noc pani Katarzyna Kotula w Polsce, czyli postępy rewolucji w Ameryce powoli, powoli przenoszą się do naszego kraju. Napisała 31 marca w Dzień Wielkiej Nocy. Z okazji Dnia Widzialności Osób Transpłciowych życzę Wam akceptacji, szacunku, ale przede wszystkim uznania Waszych praw. Bądźcie sobą i bądźcie szczęśliwe, szczęśliwi. szczęśliwi. Nie ma równości bez widzialności osób transpłciowych. No więc chyba zdejmę okulary i nie widzę, nie widzę. Dziękuję państwu bardzo. A wie kolega, że Anna Maria Żukowska złożyła życzenia bardziej tradycyjne. W co ogóle nie było. i została zaatakowana, że co się z tobą dzieje? ona tam coś mówiła o zmartwychwstaniu i tak dalej, także wie kolega. Żukowska dzisiaj dostaje drugi punkcik, bo kolega Piasta jeszcze ją... Tak jest. Pokazał. Ale to chyba przedwczesne. Ja, a ja miałem dwa Michałki, ale jeden to tylko powiem, że ukazała się informacja, że nasz kolega Roman Giertyk złożył 1573 zawiadomienie do prokuratury. Tym razem przeciwko wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego tuż przed wyborami. Także ostatnio cała aktywność naszego byłego kolegi to jest składanie zawiadomień do prokuratury. Ale główny Michałek jest też ukraiński. Bo kolega mówił o Puszkinie, a nie wiem, czy koledzy wiedzą i Państwo, że Instytut Pamięci Narodowej Ukrainy orzekł, że słynny pisarz światowej sławy Michaju Bułhakow był Ukrainofobem i imperialistą rosyjskim ma być wymazany z pamięci. Ty to co im zostanie, kolego? Co im zostanie? Kolega, to nie. tylko potwierdza tezę, że nie ma żadnej ukraińskiej kultury i bardzo dobrze, tak? No ja uważam, że Pułhakov niezależnie od tego, że był związany z Kijowem, no jednak był pisarzem rosyjskim, tak? W tym znaczeniu, że przynależał do rosyjskiej literatury, przynależy do rosyjskiej literatury, do tego kręgu kulturowego. No i tyle, no skoro Ukraińcy sami chcą pozbawić się najbardziej wartościowej części swojego dziedzictwa, no to i w tym nie przeszkadzajmy. A dodam na marginesie, że tam właśnie mistrza i Małgorzatę Wornikę, co i Państwu polecam, bo to bardzo... To zajmująca lektura, jedna z moich ulubionych. Ale jak pójdą tak dalej i konsekwentnie, to i teraz Szewczenko, jak niektórzy twierdzą, zdecydowaną większość swoich dzieł pisał w języku rosyjskim. Tak, i nie wiadomo co miał na myśli mówiąc o tych rzeziach humańskich, bo niektórzy u nas interpretują, tak między innymi kolega Śmiech, że to była pochwała tych rzezi, a niektórzy uważają, że to jest pokazanie kim jesteśmy. No nie wiem czy koledzy wiecie, ale teraz Szewczenko, że już jasna był chłopem ale ma jego pan nazywał się Engelgard, żeby dodać już e, no, kompletny całość. Konkretnie to się nazywał Engelhard, no ale tak, rzeczywiście na Ukrainie zaskoczyły, jak tylko powiedziałem, jak się nazywam, to wszyscy to z tym kojarzy. Nie ja wiem, kolega, to jest, to jest tak z tym gestem przyjaźni Tarasa Szewczenki do Polaków, że no tak, no, wyrżnęli was, ale teraz wyciągamy do was rękę. No. O, te, o Szewczenkę trwa bój. Jak był tutaj Wadim Kolesniczenko, którego znamy przecież, nie? poseł do Rady Najwyższej Ukrainy, ale Rosjanin, to mówi tak: Muszę złożyć kwiaty pod pomnikiem Szewczenki. Nie, żeby miał taką, że on jednak jest też Ukraińcem i musiałem z nim jechać, zdjęcie zrobić, że on złożył pod pomnikiem w Warszawie jest taki pomnik. Do tego tematu wrócimy, a dzisiaj to już wszystko, bo kolega Piasta musi zmontować. Temat był polsko-żydowsko izraelski, a gościliśmy w żelaznym składzie. Kolega Mateusz Piskorski gabinet stomatologii. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Kolega Adam Śmiech-Pabianice. Kolega to powiedział stomatologiczny, co na pewne skojarzenia. Kolega, dziękuję Państwu. I Przemysław Piasta Poznań z prezydentem Jaśkowiakiem na Karku. Jeszcze. Eee, dziękuję kolegom, dziękuję państwu, i liczę, eee, że być może, być może jakiś mały promyk nadziei jest. Nie, kolego, Jaśkowiak wygra, to zakładamy się, tak samo jak u nas Trzaskowski. Nie przyjmuję dziewczyn... zakładu, bo straciłbym pieniądze. To nie znaczy, że nadzieja, nadzieja umiera ostatnio, jak to mawiają, także dajmy jej użyć z godnością. I Jan Engelgard Warszawa, który robił dzisiaj za adwokata diabła. Do zobaczenia za tydzień.